Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia w telewizji Republika. Są z nami przemili goście programu, których witam ponownie bardzo serdecznie. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam ponownie. Pan poseł Rafał Adamczyk z Lewicy i przewodniczący Marek Jakubiak, szef Federacji dla Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, chciałem teraz porozmawiać o sprawie, która zaczęła się jako taki Michałek towarzyski. Ja trochę na początku nie rozumiałem w ogóle, o co taka wrzawa. Mianowicie redaktor Robert Mazurek zrobił urodziny. No i zaprosił prawdopodobnie z klucza takiego, że swoich gości, swoich programów po prostu na te urodziny 50. okrągłe, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, jak i z Platformy, no po prostu wszystkich, których gościł. I sprawa byłaby takim Michałkiem towarzyskim, gdyby nie fakt, że Donald Tusk zawieszać na razie, bo zawiesił Borysa Budkę, zawiesił Tomasza Siemoniaka, którego obaj panowie poczuli się zobligowani do wygłoszenia takiego takiej samokrytyki, jak kiedyś towarzysz Szmaciak składał za odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne. Pani poseł Marta Kubiak, tak się zastanawiam, po co to Donaldowi Tuskowi? Czy to tylko chodzi o wyczyszczenie pod jakimś takim pretekstem własnych szeregów, pozbycie się konkurentów, czy może idzie za tym jakaś myśl o rodzaju opozycyjności, jaki ma w Polsce obowiązywać? Znaczy, drodzy panowie, szanowni państwo, nie sądziłam, że w Platformie rządzi pan Donald i teściowa. No właśnie, przy okazji mogliśmy się również tego dowiedzieć. Teściowa jako podmiot liryczny polityki polskiej tutaj. Serdecznie pozdrawiam swoją teściową przy okazji. Natomiast już tak mówiąc poważnie, no rzeczywiście pewnie ten zabieg z tym SMS-em miał na celu ocieplić troszeczkę wizerunek, natomiast no niestety wyszło tak, jak wyszło. No jeżeli rzeczywiście były minister aż tak się kaja, no to coś chyba jest na rzeczy. Dla mnie, szczerze mówiąc, to jest po prostu czyszczenie sobie przed pola i wspaniały argument był do tego, żeby właśnie sobie to pole wyczyścić. No oczywiście wcześniej mieliśmy sytuację, że kobiety rezygnowały, ale nie tylko kobiety rezygnowały, jakoś tak w dziwny sposób wszyscy rezygnowali. Oczywiście mieli takie prawo, ale w tak dziwny sposób jakoś oczywiście rezygnowali. To jest jakby pierwsza kwestia. Natomiast mnie zastanawia coś innego, bo po pierwsze wyborcy Platformy na pewno byli zdegustowani, to chyba mało powiedziane, bo z jednej strony Platforma wygania na ulicę hasło 8 gwiazdek, a tutaj zestawienie z posłami, to jeszcze Prawa i Sprawiedliwości. No i myślę, że pewnie byli zaskoczeni, że nikt z posłów Platformy nie rzucił się do gardła obecnym tam parlamentarzystom. To jest jakby druga kwestia. A trzecia kwestia, no to no cóż, no nic chyba z tego nie będzie. Programu nie ma, pomysłu nie ma, więc to, co już miał odebrać pan Donald Tusk panu Hołowni, to już odebrał. No i myślę, że raczej nic z tego dalej fascynującego nie będzie. Pan poseł Rafał Adamczyk, no ja się tak zastanawiam, może właśnie programem i pomysłem jest to, żeby skakać sobie do gardła i to nie tylko w sytuacjach politycznych stricte, ale właśnie również prywatnie, a może to jest też sygnał dla wyborców, że nie wolno przy stole rodzinnym po prostu normalnie rozmawiać, nawet jak się różnimy politycznie, tylko trzeba koniecznie właśnie segregować ludzi, bo to się do tego sprowadza, że tym wrednym pisowcom nie wolno ręki podawać. Nie wiem, trzeba przechodzić na drugą stronę ulicy. Jak pan poseł uważa? Przede wszystkim uważam, panie redaktorze, szanowni państwo, że ludzi nie należy dzielić. Pewnie pana rozczaruje, ale pani poseł czy pan Marek doskonale wiedzą, że w przekazach medialnych moje tam nazwisko ani wizerunek się nie znalazł na tych imieninach. A z moją teściową rozmawiam na bieżąco, nie muszę wysyłać SMS-ów, mieszkam z nią, żyje mi się doskonale, często się jej radzę, ale w takich rzeczach, na których się nie znam.
Ale państwo tutaj między sobą zgodnie, przyjaźnie rozmawiają. To jest chyba norma powinna być. No przecież nie może być tak, że co, politycy z różnych opcji mają się kopać po kostkach? No nawet bokserzy, przepraszam, no sportowcy walki zawsze się jednak darzą po prostu szacunkiem poza ringiem czy tam matą. Panie redaktorze, ale... Ma pan rację. W przypadku polityki, przepraszam, tylko wrócę i już pani oddaję głos. Jeżeli politycy ze sobą dyskutują, to jak najbardziej to jest dobre, jeżeli biorą z tych dyskusji jakieś wnioski. Ale do tego potrzeba dwóch stron. Zawsze tak uważam. Zresztą z panią posłanką jesteśmy na jednej z komisji i nie skaczemy sobie do gardeł. Wyrażamy swoje opinie, zadajemy pytania. Myślę, że na tej komisji, na której jesteśmy wspólnie, jest normalnie. To pani poseł jeszcze chciała coś dopowiedzieć? Jeszcze tylko jedno zdanie, panie redaktorze, bo tutaj takie kuriozalne zestawienie. Taka sytuacja powoduje zawieszenie, a przypomnijmy sobie kilka tygodni temu, gdzie posłowie Platformy odstawiali cyrki pod granicą i tutaj nie było żadnych konsekwencji, więc no... Dla mnie sytuacja zupełnie niezrozumiała. Oczekiwałabym w tej pierwszej sytuacji, czyli kiedy te cyrki były odstawione na granicy, jakichś konsekwencji, zawieszenia, reprymendy, czegokolwiek. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o spotkanie towarzyskie, no to uważam, że naprawdę. Pani poseł poruszyła kwestię, o którą chciałem zapytać Marka Jakubiaka, no bo Donald Tusk nie widzi zupełnie nic zdrożnego w tym, że Sławomir Neumann, który teraz się naraził, ale wcześniej zarzuty prokuratorskie nie robiły na Donaldzie Tusku wrażenia. Nie robią wrażenia zarzuty kopertowe wobec marszałka Grodzkiego, wobec Stanisława Gawłowskiego, wyczyny posłów Starczewskiego, Jachiry i jeszcze tak długo by można wymienić. Za to spotkanie towarzyskie w gronie pisowców już jest niedopuszczalne. Nie do przyjęcia. Proszę państwa, jako jedyny z państwa, ja na tej imprezie byłem. Jestem zapraszany cyklicznie na urodziny pana Roberta Mazurka, za co bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję za bardzo miłą i fajną zabawę. Naprawdę o drugiej w nocy w domu wylądowałem. To była zabawa połączona ze śmiechem. To była bardzo wesoła impreza. Z Platformy Obywatelskiej było tylko parę osób, ale ja nie przypominam sobie, żeby z nimi ktośkolwiek rozmawiał. Ja podszedłem do Borysa Budki, ponieważ miałem mu do zakomunikowania, czy tam złożyłem mu tam dwa oświadczenia. W jednej sprawie żeśmy się zgodzili, czy tam w dwóch, natomiast w dwóch nie. Ale to była krótka rozmowa, zdecydowanie. I ja nie jestem upoważniony do tego, żeby powiedzieć o czym, natomiast państwo mogą się domyślać. I tyle. Natomiast ja nie mogę też powiedzieć, że to była pisowska impreza, dlatego że tam było tylko parę osób z Prawa i Sprawiedliwości. Tam raczej to jest dziennikarska impreza. Tam 80% gości to byli dziennikarze, bardzo ciekawe osobistości spoza świata dziennikarskiego, trochę aktorów, trochę kabareciarzy. No naprawdę bardzo ciepła impreza przyjaciół Roberta Mazurka. Zdeprecjonowanie tej imprezy i sprowadzenie jej przez Donalda Tuska tylko do słowa fraternyzacja, skądinąd języka, który pan Donald bardzo dobrze zna, i sprowadzenie tego do, proszę państwa, pana Budki i pana Siemoniaka i pana Neumanna. Oczywiście jako człowiek kulturalny powiedziałem dzień dobry, uśmiechnąłem się, poszedłem dalej, natomiast tu nie było, to była impreza taka garden party, to było na stojąco w zasadzie. My żeśmy w takich podgrupkach sobie rozmawiali, śmialiśmy się i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że na Roberta niepotrzebnie spadło tyle gromów, że zaprasza. On powiedział, że będzie zapraszał kogo chce i nikt Donalda Tuska nie będzie prosił. Jego pytał. Sprawa, kogo zaprasza. Naprawdę, no, to aż śmieszne. Ja się tylko zastanawiam, jaka katastrofa będzie dla Platformy, jak redaktor Mazurek zrobi imieniny, bo nie wiem, czy to... Ale panie redaktorze, Donald Tusk według mojej definicji nie jest zły z powodu, że poszedł Budka i Siemoniak, tylko że on nie dostał zaproszenia. Możliwe. Ale panią poseł Martę Kubiak,
bym chciał zapytać, bo Jarosław Kaczyński jakoś nie słychać, żeby kogoś wyrzucał z powodu tej czy innej imprezy, skoro nic się tam nie wydarzyło, co by mogło być, nie wiem, jakoś komentowane, no to chyba nie ma tematu. Dlaczego jest ta różnica? Dlatego, że Jarosław Kaczyński jest pewien swoich posłów, natomiast Donald Tusk nie jest pewien swoich posłów. Ale to panią poseł Martę Kubiak pytałem. Panie Marku, teraz ja. Dobra, przepraszam. Znaczy, dla mnie mówię, no kuriozalna zupełnie sytuacja, bo oczekiwałabym w przypadku właśnie takich poważnych praw, jak odstawienie cyrków, wprowadzanie opinii publicznej w błąd, sianie fake newsów i sianie generalnie nienawiści, bo proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska bardzo często, bo posuwa się do tego, że bardzo często mówi, no tak, nie, może się nie lubimy, ale się szanujmy, dyskutujmy i tak dalej. Natomiast potem wychodzi tak jak zawsze, więc tutaj absolutnie nie ma żadnych argumentów. No pan redaktor Mazurek oczywiście jak najbardziej ma prawo zapraszać tego, kogo chce. Ja rozumiem, że to ukaranie to była po prostu chęć, żeby wpłynąć na pana Mazurka, żeby za rok na tej mininy chociaż pan Donald dostał zaproszenie, no bo to inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć. Pan poseł Rafał Adamczyk, panie pośle, ja myślę, że to na szczęście jest tak, że posłowie z różnych opcji jednak się spotykają, podają sobie rękę, potrafią się nawet czegoś tam napić i trochę pośmiać ze sobą. Jak pan myśli, czy to tak ma być, że to tylko będziecie strzelać do siebie? Nie wiem, to jakiś absurd. Ja myślę, że to z tym strzelaniem to za daleko. No, oczywiście. Zdecydowanie za daleko. Tak jak powiedziałem wcześniej, na komisjach, na których jesteśmy i z panią posłanką, i z innymi posłami różnych ugrupowań, dyskutujemy. Nie chcę powiedzieć, że ta komisja jest wyjątkowa, bo przewodniczący jest z klubu parlamentarnego Lewicy, ale to wydaje mi się, że nie ma znaczenia, bo jestem i w innej komisji, i w podkomisji. I są cele, które są do osiągnięcia dla Polek i Polaków, które między innymi dla ochotniczych straży pożarnych czy inne aspekty, które są ważne i większość osób, które są członkami tych komisji się z nimi zgadza. Więc najważniejsza jest dyskusja. Ale na gruncie prywatnym pan poseł no pewnie też się spotyka, nie wiem, z posłami z innych formacji, z którymi no, na sali sejmowej często twardo walczycie. Tak, dokładnie na uroczystościach państwowych, oficjalnych spotykam się z wieloma. I z wieloma osobami dyskutuje i rozmawia. A to pana zdaniem takie wzmożenie Donalda Tuska to jest dowód słabości czy dowód siły właśnie? Kłopotem było co innego, że to chyba było w okresie, kiedy Sejm obradował. Marek Jakubiak też jest szefem ugrupowania, trochę mniejszego niż Platforma Obywatelska, ale jak patrzy z punktu widzenia szefa ugrupowania na takie decyzje, no i nie wiem, jeszcze zasłanianie się teściową przy podejmowaniu tych decyzji, bo to jednak trochę niemęskie takie, nie wiem, no ja jakbym... Marek Jakubiak. Znaczy, no mamy następnego, następną Jaśminę, tylko nie wiem, 20-21 i jeden płacze, drugi teściowej, no po prostu to już się cyrk robi, to już jest gdzieś te granice są przekraczane, ale ja bym chciał bardzo przypomnieć państwu, że Sejm wyposażony jest w restaurację i tak zwaną kratę. Tam się wszyscy posłowie po godzinach spotykają i jakoś nie widzę żadnego problemu. Dlatego też podejmuję ryzyko postawienia takiej tezy, że Donald Tusk ma za miesiąc wybory w Platformie Obywatelskiej i on po prostu neutralizuje swoich rywali w sposób donaldowy. Czyli on jest bezwzględnym człowiekiem, który wykorzysta każdego, nawet teściową, do osiągnięcia celu politycznego. Proszę państwa, ten człowiek w Komisji Europejskiej był niemiecki, urzędnikiem pochodzenia polskiego. I nie miejcie wątpliwości, że ten człowiek wykorzysta wszystko, żeby objąć władzę oficjalnie w Platformie Obywatelskiej.
i stanąć w brutalny sposób do wyborów. On to zapowiedział w pierwszej swojej wypowiedzi. On jeńców brać nie będzie. A to jest dobry sposób dla szefa ugrupowania, żeby upokarzać swoich konkurentów, bo upokarzył Rafała Trzaskowskiego, upokorzył wcześniej już, teraz Borysa Budkę, Tomasza Siemoniaka, Sławomira Neumanna. To są wszystko prominentne postaci tego środowiska politycznego. Otóż, żeby świecić, trzeba mieć energię, którą najczęściej odbiera się pokonanym. I tenże człowiek po prostu deprecjonuje w tej chwili całe otoczenie, które przez lata tylko Schetyny nie rusza. Tam Schetyna by mu się odgryzł może. Natomiast ci potulnie stanęli, ten Siemoniak, Bidulka, matko jedyna, jak ja mu współczuję, oświadczenie chłop złożył, że on naprawdę... No tak się poniżył w moich oczach. No ja już go chciałem ratować, napisałem, że... Był, ale nie pił, palił, ale się nie zaciągał. To... Pani Tusk, ja tam byłem, z nim nikt nie chciał rozmawiać, daj pan spokój. Ale panowie, ja odnoszę wrażenie, że to nie chodzi w ogóle o to, że były te imieniny, tylko że było tam właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Zaczęłam się, szczerze mówiąc, jak tutaj panowie komentowali, zastanawiać, czy w takim razie Platforma Obywatelska na następnym posiedzeniu Sejmu zażąda, nie wiem, osobnej sali, bo nie chce oddychać tym samym powietrzem, co Prawo i Sprawiedliwość? Tak. To tak do tego zmierza, no bo taki to tutaj można odczytać taki właśnie... No ale to cię nie ma co śmiać, bo na kanwie tej sprawy różni ludzie z otoczenia Platformy Obywatelskiej, szerzej mówiąc, opozycji, mówią, że pisowcom to nie wolno ręki podawać. Pan poseł Rafał Adamczyk, do czego to prowadzi? Będą jakieś osobne tramwaje? Naprawdę to jest... Znamy to z historii. Trochę się śmiejemy, ale to wcale zabawne nie jest. To jest bardzo poważna sprawa, panie redaktorze, bo niestety to taka polaryzacja i ciągłe wprowadzanie tej agresji i tak zresztą jak pan Donald Tusk mówił, że jak słyszy PiS, no to go tam, prawda, zjada. Furii dostaje. To dostaje furii. No to nie prowadzi do niczego dobrego. Oby nie doszło do sytuacji, do powtórki sytuacji z Łodzi, bo to niestety, ale odnoszę takie wrażenie, że właśnie do tego pan Donald Tusk chce doprowadzić. Do skłócenia, do tego, żeby rodziny przy stole nie mogły ze sobą rozmawiać na tematy polityczne. Także myślę, że tutaj powinniśmy jako politycy stanąć chyba na wysokości. W ogóle nie powinny rozmawiać, mam takie wrażenie, już nie tylko na tematy polityczne, bo jak to się też ma nie podawać ręki, pan poseł Rafał Adamczyk, nie boi się pan co takiej sytuacji, kiedy pomiędzy Polakami będzie taki rów wypełniony płonącą benzyną, już się nie da porozmawiać, nawet o obojętnych sprawach? I na pewno nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale wypowiedź pani posłanki tutaj akurat budzi u mnie nadzieję na to, że zespół parlamentarny do spraw Zagłębia Dąbrowskiego spotka się w pełnej grupie wszystkich posłanek i posłów wreszcie poseł, i podejmie. Nie posłanka, poseł, panie pośle. Na to było kilka zaproszeń. Myślę, że nadal ręka jest wyciągnięta do wszystkich ugrupowań i wszystkich posłów. I liczę na to, że na najbliższym Sejmie, posiedzeniu Sejmu będzie szansa na rozmowę w sprawach ważnych tutaj dla regionu, z którego pochodzę. Drugi temat trochę luźniejszy, ale tylko pozornie luźniejszy, szanowni państwo, bo to skutki takiego antagonizowania ludzi mogą być naprawdę opłakane. Warto o tym chyba głośno mówić. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, kłaniam się. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Rafał Adamczyk z Lewicy. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia również, panie pośle, i uśmiechajmy się do siebie niezależnie od różnic politycznych, bo to przecież obłęd. I Marek Jakubiek, szef Federacji dla Rzeczpospolitej, byli gośćmi politycznego podsumowania tygodnia w Telewizji Republika. Dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie państwo z nami.